Ta. Doktor Robotnik został porwany przez Time Eatera. Bardzo chciał pomocy od Sonika, ale Sonic mu nie dał pomocy. I tutaj zgodzę się również z gamerem, ponieważ powtórzę to samo, co on powtórzył. Mianowicie, a raczej co on powiedział, mamy oboje wrażenie, że z tej gierki zostało coś jeszcze więcej wykasowanego, dlatego, ponieważ tak z dupy nagle pojawia się klasyczny Tails, wydaje mi się, że naprawdę tutaj jakaś cutscenka była skasowana, albo ewentualnie jakiś poziom, który by wyjaśnił, co tutaj teraz klasyczny Tails robi, bo się tak nagle z dupy pojawił. I dobra, mamy tutaj dwa szmaragdy chaosu, tak więc YOLO, że tak powiem. No i co, my myślę, że będziemy mogli teraz zacząć nowy poziom, ponieważ teraz skończyliśmy klasyczną erę i zaczynamy teraz Dreamcast erę. Zaczynamy sobie właśnie z tym oto poziomem. Ciekaw jestem, co to będzie za poziom. Tak jest, proszę Państwa. Zaczynamy Speed Highway, dokładnie. Jest to poziom reprezentujący erę Dreamcastową, czyli jest to poziom reprezentujący również Sonic Adventure 1. I ten poziom był jednym z najbardziej reklamowanych poziomów, jeżeli chodzi o sprzedaż Sonic Adventure. W sensie jako trailer. I nie ma co się dziwić, bo jest to jeden z dobrych poziomów. Oczywiście w tym roku... Nie, w zeszłym roku był ogrywany Sonic Adventure, ale nie u mnie, tylko na kanale Crowzajebatsu, tak więc jeżeli ktoś będzie chciał sobie obczaić, no to zapraszam. Zapraszam, bo myślę, że warto sobie obczaić. Zresztą w sumie u mnie też był ogrywany, bo na livestreamach na początku zeszłego roku ogarniałem tego Sonica Adventure DX. Ale co mogę powiedzieć o Speed Highway? Bardzo dobry poziom. Jeżeli chodzi o moje wspomnienia, no to mam w miarę takie chyba spoko wspomnienia z tym poziomem, ponieważ nie sprawiał mi on jakiegoś za bardzo wielkiego problemu. I tyle, nie? Ogólnie też powiem teraz tutaj o takiej kontrowersji, która wynikła również ze sprzedażą, a raczej ogólnie z Sonicem Generations. Mianowicie w planach było dodanie jeszcze jednego Sonica, który by reprezentował Dreamcast erę. Chyba wszyscy wiemy, o jakiego Sonica chodzi. Którego oczywiście podkładał już znany i chyba lubiany przez wszystkich Ryan Drymond. Niestety kontrowersja wyszła taka, że Sega chciała jakby Drymonda z powrotem, aby ogarnął jakby tego trzeciego Dreamcast Sonica. Ale sprawa wyglądała tak, że Drymond od jakiegoś czasu był w tak zwanej... Gamer to nazwał Unią Aktorów. Ja to jakoś inaczej bym nazwał, jakimś takim, nie wiem, stowarzyszeniu lub jakiejś takiej grupie, która w momencie, kiedy on by opuścił tę grupę, no to zostałaby na niego nałożona kara, coś takiego, i by trafił na blacklistę. I ogólnie on też miał jakby dostać troszeczkę... Jakby cena tego jego występku miała być bardzo mała, tak więc wydaje mi się, że tym bardziej by się na to nie zgodził, dlatego że no, ile on by z tego zarobił, tak więc z tego powodu niestety trzeci Sonic się nie pojawił. Ale powiem wam, że to też nie jest jakaś super, z drugiej strony żadna strata, no bo mamy już jednego gadającego Sonica, jest to Modern Sonic, więc dwóch gadających Soników z taką samą osobowością. No bo jednak musimy spojrzeć prawdzie w oczy. Klasyczny Sonic, no, ma osobowość deski. Praktycznie się w ogóle nie odzywa ani nic. Modern Sonic i Dreamcast Sonic mają już jakąś osobowość, więc... No myślę, że oni byliby z zachowania tacy sami. Znowu gra mi się zbugowała. Znowu gra mi się zbugowała, cholera jasna. No nie. Czemu tak? Wracamy z powrotem do Speed Highway i lecimy z Coxem. Tak więc to by było na tyle, jeżeli chodzi o historię pana Ryana Drymonda. Niestety, no nie pojawił się, że tak powiem, jako Dreamcast Sonic. Szkoda. Szkoda, że się nie pojawił, no ale mówię, no z drugiej strony to też nie jest jakaś super wielka strata, no bo po raz kolejny daję wam
ten sam argument, ale mamy już jednego gadającego Sonika i znamy już jego osobowość, tak więc no co dwa takie same Soniki z taką samą osobowością, no nie wydaje mi się, żeby to się przyjęło. Aczkolwiek jeżeli będziecie chcieli, to może i w tym roku, znaczy w tym roku to już wątpię, bo zaraz mamy koniec, ale w przyszłym roku może byśmy ograli sobie ponownie Adventure'y, Adventure'a DX oraz Adventure 2, tylko że już w formie odcinkowej. Aczkolwiek to wszystko, mówię po raz kolejny, od was zależy. Ja mogę zrobić, ale nie muszę. Chociaż prędzej bym zrobił Adventure 2, bo DX zrobiliśmy na streamach, aczkolwiek mógłbym ewentualnie jeszcze raz ograć tym razem odcinkowo. A jak nie, to najwyżej bym pobrał te sobie streamy i bym zmontował z nich odcinki. Chociaż ja bardzo mocno stawiam na tą informatywność w let's playach i na śmieszkowanie, a w tamtym wypadku to mało o gierce gadałem, z tego co pamiętam, tak więc kurczę, nie wiem. Coś wymyślę do tego czasu. No i mieliśmy zrobić cięcia, a się okazuje, że nie zrobimy cięcia, bo już się tak rozgadałem, że to jest szok. I znowu ten sam błąd popełniłem, znowu w tym samym miejscu. Ale myślę, że dobrym rozwiązaniem będzie dawanie odcinków co erę, tak więc zrobiliśmy erę klasyczną, więc teraz zrobimy erę Dreamcastową i po erze Dreamcastowej tutaj będę kończył sesję na dzisiaj. A jutro ewentualnie bym zrobił modern erę i wielki finał. Bardzo krótka jest ta gra. To jest jeden z krótszych Soników, jakie ogrywam na kanale. Nie licząc klasyków, bo klasyki są dosyć krótkie. No może poza Sonic 3 i Knuckles, no bo Sonic 3 i Knuckles, no to nie ukrywajmy, ale to jest dosyć, no, jak na grę klasyczną, dosyć długa gra. To trzeba przyznać. No i tutaj jakby mówię, no są uwzględnione gry takie jak właśnie Sonic 1, Sonic CD, Sonic 3 i Knuckles, Sonic 2. Wiem, w złej kolejności to powiedziałem, nie musicie mnie poprawiać. No nie, no znowu, kurde, ta sama sprężynka. Co jest? Dobra, jesteśmy z powrotem. Gierka już nie powinna się zacinać. Tak mi się przynajmniej wydaje. Ale pewności stuprocentowej nie mam. Dobra, tu była końcówka poziomu. Przy samej końcówce poziomu dwa razy mi się w tym samym miejscu gra skraszowała. What the fuck? Dobra, ranga A. O, S. Dobra. W sumie to się zgadza, bo udało mi się bez zginięcia przejść. Tak więc Speed Highway mamy zaliczone. Zaliczone. Przynajmniej akt pierwszy, bo teraz musimy akt drugi zrobić. Dobra, udało mi się artworki zdobyć. I lecimy teraz Speed Highway akt drugi. Nie chcę robić tutorialu, bo to będziemy teraz mieli Light Speed Dash. Jakbym chciał, to bym zrobił, co nie? A teraz lecimy też z pięknym remiksem, kurczę, Speed Highway. Ogólnie bardzo cenię ten poziom za właśnie grafikę, muzykę i w zasadzie za wszystko. Za to, że ten poziom w ogóle istnieje. Świetny poziom. Spierdzielaj, badnik. Nie jesteś tutaj mile widziany. Tutaj właśnie nie ogarnąłem tego tutorialu z Light Speed Dashem, bo mi omaczało, zawraca dupę tym. Ale trudno się mówi, żyje się dalej. Najwyżej, kurde, nie skorzystam z opcji Light Speed Dash i tyle. A przynajmniej na razie on nie jest, przynajmniej mi się tak wydaje, potrzebny mi. A czemu ja spadłem tutaj? No dobra, widzicie, teraz mi się na przykład przydał Light Speed Dash.
Niestety tu już nie będę miał rangi S, szkoda. Co to miało być, Sonic? Wytłumacz mi. O, i to jest bardzo nostalgiczne dla fanów Sonic Adventure, ponieważ właśnie z tej sekwencji był nagrywany trailer do Adventure DX. Ale na pałę tutaj było biegane. Lecimy do przodu, nie śpimy. No ale tutaj petardy trochę nie ogarnąłem, to muszę przyznać. Dokładnie tak. No i też jeszcze w ogóle boost nam się odnawia w momencie, kiedy atakujemy przeciwników, nie? Co też trzeba jakby o tym wspomnieć. No, 2,47 i 98 sekundy. No, ranga A to też nie jest źle. Nie ma co narzekać. Autosaving, oczywiście, że tak. I kogo uratowaliśmy? Cream the Rabbit. I nie bez powodu ją uratowaliśmy, bo ona w Adventure DX była easter eggiem, który ci przypominało o tych glob kryształach, czy jakoś tak, nie pamiętam jak to się nazywało. Thanks for saving me, Sonic. It was scary in the dark, but I tried to be brave. Where am I? Od razu mi się ten Shadow kojarzy z Where Am I? Dobra, no to co? Speed Highway Restore, czyli mamy pokolorowany już Speed Highway, więc teraz przyszedł czas na... Czas na akt pierwszy nieznanego nam poziomu, chociaż ja doskonale wiem, co to jest za poziom. I jest to City Escape reprezentujący Sonic Adventure 2. I tutaj po raz kolejny mogę zarekomendować let's play chłopaków z Adventure 2 Battle. Koniecznie obczajcie Chomskiego i tego Pixela. Remix City Escape jest świetny. Chociaż uwielbiam remix City Escape właśnie z klasycznego, jak i z modern, bo modern też jest całkiem spoko. No i to jest oczywiście ciężarówka Gun, która nas tutaj ściga. Jest to oczywiście z Sonic'iem Adventure 2 powiązane, no bo wiadomo, skoro są tutaj poziomy reprezentujące daną erę, no to tym bardziej wydarzenia będą tutaj reprezentowały. I to coraz bardziej mnie hypuje, żeby w końcu kiedyś ograć Sonic Adventure 2 na kanale. Mam wersję na Steamie, ewentualnie wersję na PS3, więc do wyboru do koloru mam. Oj kurczę pieczone, tego nie planowałem. Tego nie planowałem, więc sorry, sorry memory, że tak się wydarzyło. Aczkolwiek nie rozumiem, dlaczego tak się wydarzyło. Ale graficznie to ten poziom przepięknie wygląda, przepięknie. Jest jeszcze jeden poziom, który reprezentuje Dreamcast erę, troszeczkę moim zdaniem niesłusznie, dlatego że no ten poziom nie pojawił się na Dreamcastie, tym bardziej, że ta gra nie pojawiła się na Dreamcastie. Jest to gra o nazwie Sonic Heroes, a poziom Seaside Hill. Aczkolwiek mogę tutaj dać pewne wytłumaczenie, że jednak z drugiej strony, no jaki oni by mogli inny poziom dać w sumie, reprezentujący Dreamcast erę. Więc ten Seaside Hill wbrew pozorom może co nieco tam trochę pasować.
ale to tylko trochę. Nie mówię, że na 100%. Chociaż Seaside Hill jest połączony też z jakimś innym poziomem, to on się Ocean coś nazywał, już to niestety tutaj nie pamiętam tej nazwy, więc sorry, jeżeli zawiodłem was, ale niestety tutaj zapomniałem nazwy tamtego poziomu. I w taki oto sposób uniknęliśmy tej ciężarówy, tej samobójczej ciężarówy, bo nie ukrywam, ale jest ona straszna. I nie skomentowałem tego, że mamy tutaj nowy monitorek, dokładnie monitorek z deskorolką, o czym warto było wspomnieć. I teraz ciężarówka Gun sobie odleciała, a my zakończyliśmy poziom. Jest ranga S, bardzo dobrze. Blazing Meteor, 6/7. Kurde, ty, ładnie. Jeszcze jedna ranga S i będziemy mieli trofkę. Tak, i w City Escape, jak widzicie, już po tym posągu mamy róż. I tutaj oczywiście się zgadzam 100%, dlatego że jednak róż reprezentuje Sonic Adventure 2, bo jednak pojawiła się tam w Sonic Adventure 2. Więc jestem w stanie się zgodzić, dlaczego róż tutaj się pojawia. Czas na City Escape Akt 2, tym razem z perspektywy Modern Sonica. Tak, i to jest dosłowne nawiązanie do początku City Escape, gdzie Sonic w pierwszej cutscence wyrwał skrzydło bodajże od helikoptera i właśnie na nim sobie zasuwał. No tutaj mamy akurat deskę snowboardową, tak więc tutaj twórcy troszeczkę, że tak powiem, dodali coś od siebie, ale nie umniejsza to tej gierce, nie umniejsza to tej gierce. Oj kurczę, nie to chciałem zrobić. Nie to chciałem zrobić. I kurde, teraz ranga S poszła się kochać. Szkoda. Szkoda, no ale trudno się mówi, żyje się dalej. Oczywiście dla osób, które tęsknią za ciężarówką Gun, to spokojnie, ona również powraca w tym poziomie. Nie macie się o co martwić. Jeszcze da nam popalić, więc spokojnie. Uspokójcie się. Tylko tym razem powiem szczerze, że zemsta tej ciężarówki z poprzedniego aktu to już jest jakby przegięcie pały. W sensie nie chodzi o to, że jest tak żałosna, ale jest tak chora ta zemsta, że to się nawet w bani nie mieści. Tylko na razie niestety jeszcze nie doszliśmy do tej ciężarówki, bo ona będzie dopiero później trochę. Bo jednak no tutaj ten poziom to jest takie, wiecie, odwzorowanie tego, co mieliśmy w Sonic Adventure 2 od A do Z. A jako że ciężarówka się dopiero pod sam koniec pojawiała, no to tym bardziej będzie to właśnie w tej oto perspektywie. No a właśnie, już mamy tą ciężarówkę, która tym razem jest, szczerze powiedziawszy, zobaczcie, jak koleś sterujący tą ciężarówką jest uzbrojony. Jakieś piły, nie piły, on jest jakimś psycholem, kurde, do jasnej ciasnej. No ale uciekamy przed nim, uciekamy przed skurczybykiem, nie ma to tamto. On nas nie dorwie, nie ma nawet takiej opcji, żeby nas dorwał. A zakończenie tego poziomu w ogóle będzie mocno dramatyczne, ponieważ przez niego może zginąć dużo ludzi. O ile nie zginęło. I przy okazji on sam siebie nie znokautował. A wiedzmy, że tak będzie, bo tak będzie. Proszę bardzo. Wieżowiec padł i on sam zginął przy okazji. Chyba, że tam nikogo nie było. Demolition Derby, o nie.
No niestety rangi S nie będzie, szkoda. Gdybyśmy nie zginęli, to już byłaby ranga S. Trudno się mówi. Ale ładnie pokolorowane tu jest City Escape. Przynajmniej moim zdaniem. To jest moje zdanie jakby, co nie musicie się z nim zgadzać. Thanks, Big Blue. That's the first time I've ever been stolen. Sonic jak się cieszy. No dobra. City Escape jest pokolorowane, więc teraz nadszedł czas na ostatni poziom reprezentujący Dreamcast erę pod nazwą Seaside Hill. Jest to remix poziomu Seaside Hill oraz... Właśnie nie pamiętam jak ten poziom się nazywał. Jeżeli mi się przypomni, to tutaj wam dam znać w... montażu po prostu wkleję nazwę tego poziomu. Ale jedyne co tak troszeczkę moim zdaniem nie pasuje do tego poziomu, przynajmniej z perspektywy klasycznego Sonica, to to, że jest tutaj woda, że to się jakby pod wodą dzieje, bo jednak no Seaside Hill się nie działo pod wodą. Działo się na wodzie, ale nie pod wodą. A to jest różnica. Ale remix jak najbardziej jest w porządku, tylko tutaj właśnie mamy coś takiego, że w momencie, kiedy jesteśmy pod wodą, to leci zupełnie inna muzyka, czyli ta muzyka z tego drugiego zona, który jest remixem przy okazji Seaside Hill, a kiedy jesteśmy na powierzchni, to leci muzyka z Seaside Hill, co też jest w sumie fajne. No, tutaj bierzemy oczywiście bąbelki, żeby się wyleczyć. Wyleczyć, jak to brzmi. Po prostu, żebyśmy tlen mieli, bo no nie wiem, czy wiecie, ale Sonic jak się utopi, to trochę lipa będzie. Lipa w ciul, lipa w proszku. Jezu, co ja mam dzisiaj za głupawkę? Kurde, mam dobry humor. Albo za dobry, bym nawet powiedział. Ale chyba mam nadzieję, że taka pozytywna energia też sprawi, że chętniej będziecie oglądali taki let's play. Ogólnie jakiś zespół też coverował tutaj nam City Escape oraz... oraz Speed Highway. Musiałem sobie po prostu, wiecie, uporządkować w głowie. I to nie było Crash 40. To zupełnie inny zespół był. Aczkolwiek tutaj niestety pewności nie mam 100% jaki, więc również w trakcie, kiedy będę montował, to wam dam po prostu znać, co to dokładnie był za zespół. Ale myślę, że jak na zakończenie roku 2020 z kolejną grą Sonica, to myślę, że to chyba dobrą grę wybrałem. Tym bardziej, że mówię, no wśród fanów jest ona bardzo chwalona, ta gierka, tak więc... to tym bardziej nie powinien być żaden problem. Następna jakby sesja będzie właśnie już polegała na ostatniej erze, czyli Modern Erze oraz na wielkim finale gierki, tak więc dwie sesyjki i myślę, że gierka już jest ukończona. Czy żałuję, że gierkę tak szybko przejdę? Z jednej strony tak, z drugiej strony no, musimy patrzeć na to, że ta gierka też nie jest jakoś super długa, więc... jednak musimy brać na to wszystko poprawkę. Ale te posągi tutaj są też epickie. Ta kula teraz nas ściga. Fuck! Nie dogonisz mnie! O, i mamy koniec. 3 minuty 11 sekund. 41 setnych sekundy. Jest ranga S. Blazing Meteor. Dobrze. Ej, no, źle mi nie idzie. Nie można mówić, że jakoś super źle idzie. Dobra, pierwsza połowa jest pokolorowana. Super. I lecimy. Seaside Hill, akt drugi. Wall jumps. Nie chcę. Ja będę te tutoriale omijał, bo uważam, że są one zbędne. Ja sobie jakoś dam radę. No i to też tym bardziej nostalgiczne podejście do tematu, ponieważ tu właśnie z tej cutscenki rozpoczynał się Sonic Heroes.
dosłownie z takiej scenerii, gdzie Sonic po prostu biegł właśnie przez tą oto sekwencję, tak więc tutaj po raz kolejny Sega wraz z Sonic Teamem dali po prostu moim zdaniem dobry powód do tego, że postarali się przy swojej produkcji. Aczkolwiek nie postarało się to, że mam ciągle, kurde, te dziwne błędy, że mi grę wywala. To jest przesrane, raz ci wywali grę i później się zaczyna horda dosłownie błędów, albo po prostu wywalania. Też oczywiście nie zapominajmy o tym, że w Seaside Hill mieliśmy coś takiego, że jeszcze z nami był tutaj Tails oraz Knuckles. Więc nie byliśmy sami, rozpoczynając Seaside Hill. No i teraz się gierka nie skraszowała. Ale dobra, nie kraczmy, nie mówmy nawet tego słowa, ponieważ kurczę pieczone, zaraz wykraczę i znowu się skończy, kurde, na jakimś tym crashu. Od dołu, kurde, ciśniemy z badnikami, nie ma to tamto. Podoba mi się to. O, i przy okazji żyćko mamy. To mi się również podoba. I tak, wiem, że teraz ktoś może powiedzieć, że Michał, no to skoro już zrobiłeś Sonica Generations, to może podejmiesz się w końcu Sonica Lost World, czy nie? Czy się nie podejmiesz? Wiecie, że nad tym cały czas myślę? Bo z chęcią bym raz jeszcze ogarnął tą wersję PC-tową i tym razem inaczej jeszcze ją poprowadził niż na początku. Ogólnie może jak wszystko dobrze pójdzie, to ogarnę sobie Wii. I kto wie, może w końcu bym też ogarnął Sonica Colors. To byłby też dobry pomysł na serię na kanale. Może bym ogarnął Sonica and the Secret Rings, bo tą gierkę też bym bardzo chciał zagrać i nagrać na kanale. Może Sonica and the Black Knight. Oj, tutaj zginąłem niestety. Tutaj słabo nam poszło, bo kurczę, zostaliśmy trafieni. Oj, tutaj dwa dedy w jednym miejscu, to już słabo poszło. To już tutaj Seaside Hill Modern nam słabiutko poszedł. Szkoda, że tak się stało, ale liczę, żeby była ta ranga A mimo co. Chociaż wiem, że mogę teraz sobie codziennie liczyć, kurde, na palcach u jednej ręki. To jest jedyne, gdzie mogę liczyć. Oj, to ja już wolę zrestartować, powiem wam szczerze. Już wolę zaryzykować utratą życia, ale przejść jeszcze raz poziom. Dobrze! Teraz poszło bardzo dobrze, bardzo świetnie. Trochę szkoda, że mam te 4 życia, bo nie powiem, te 8 żyć to dawało mi trochę poczucie bezpieczeństwa, aczkolwiek no dobra, trudno się mówi. Najwidoczniej tak musiało być. Nie ma co narzekać. Najwyżej się nadrobi te życia. A to jest gierka, w której bardzo łatwo się nadrabia życia i tutaj myślę, że się każdy z moją opinią zgodzi, ponieważ nie jest to jakby gra, która jest jakoś, nie wiem... Nie jest to gra, która jest jakoś trudna, bo to jest szczerze jeden z łatwiejszych Soników i to myślę, że większość fanów tutaj potwierdzi. Można jeszcze powiedzieć, jeżeli chodzi o trudne gry, że taką, nie wiem, trudną jest Sonic Adventure 1, 2 czy inne tego typu gierki, ale Generations? Myślę, że nikt nie powinien mieć problemu z Generations. I wiadomo, zdaję sobie sprawę, że nie każdy musi być dobry w gry, ale no to jest strasznie łatwa gierka. Tym bardziej, że ona jakby też dużo mimo co ułatwia sama z siebie. Wiecie, ma taki trochę wbudowany kid mode, mi się nawet wydaje. No, tego wolałem właśnie bardzo uniknąć, żeby wlatywać w te kolce, no ale... Nie mogło niestety być inaczej. Oj, szybko ratuj się.
Ale końcówka tego poziomu jest trolująca, bez kitu. Aj, masakra. Te mordercze koła, to już myślałem, że mnie po prostu zastrzelą, nie? Dobra, mamy rangę S, bardzo dobrze. Blue Comet. Okej, czyli byśmy musieli zdobyć teraz rangi S Modern Sonikiem i bym miał trofkę, gdybym zdobył jeszcze tak z 4 takie rangi. No i teraz Seaside Hill jest całe pokolorowane i uratowaliśmy... So I think we've pieced together more of what's happening. And it's not good. When that thing goes through time, it tears space apart, leaving the areas empty and dead, and sticking them in this weird white limbo. When the Sonics accelerate through time, they fix space, returning color and life. Then I guess we have to run like there's no tomorrow, or there won't be a tomorrow. It takes a mighty foe to trap a ninja. Be on your guard, Sonic. Tak, uratowaliśmy Espio. Espio, jak pamiętacie, bądź też i nie pamiętacie, reprezentował team... Nie Team Hero, tylko... Team Vector. Team Chaotix, no, Team Chaotix on reprezentował w Sonicu Heroes. Sorry, troszeczkę byłem zdezorientowany, bo ktoś się na dworze drze i takie... What the fuck? Ta, ale naszym rywalem w tej oto sferze będzie nie kto inny jak... Shadow! Shadow the Hedgehog. Dobra, tutaj będziemy robili oczywiście sobie... szukanie kluczy. Ale na czym to zadanie polega? Nie wiem, nie ogarniam trochę tego zadania. Wiecie co? Wyjdę stąd. Quit stage. Tu się boję trochę robić to zadanie, bo pierwszy raz bym je robił, więc wolę zrobić jednak to łatwiejsze. Dokładnie. Jak już mam robić na klucze, to zróbmy to rasa porządnie. Co ty, gościu, się tak drzesz na dworze? What the fuck? Ciągle Patty drze się. A tu się okazuje, że ktoś, nie wiem, dziecko zgubił i teraz takie... Ups, Michał się naśmiewa z kolesia, który myśli, że jest jakiś nienormalny, a tak naprawdę kogoś szuka. A, no i zapomniałem też wspomnieć o tym, że na billboardach w City Escape będą właśnie jakieś takie nawiązania też do Sonica Adventure. Jedynki czy dwójki. Na przykład tam mieliśmy chyba zdjęcie... Chaosa? Dobrze pamiętam? No, tutaj mamy nawet. Z Omachao. Ale ty w którą stronę ty jedziesz, ty, gościu? Co to ma znaczyć? Follow me, set me free. Kurde, ale to jest spadające w ucho, nie żeby coś. Soundtrack jest naprawdę epicki tutaj. To mogę powiedzieć z ręką na serduszku.
No, niestety nie udało nam się zrobić tutaj rangi S. Ale hej, przynajmniej mam rangę A. To też jest dobra wynika. Dobra ranga, nie dobra wynika. Co ja gadam? Po jakiemu to było, Michał? Z tego kurde kolesia, co się tam drze non-stop. Dekoncentruje mnie. Nie mogę się przez niego skupić na komentowaniu. Dobra, tutaj mamy jeszcze. Ogarnijmy jeden z tych. Speed Highway znowu. Znaczy, znowu. Znaczy, no tak, znowu, bo już robiliśmy na początku. W sumie myliłem się z jedną rzeczą. To bardziej chodziło o City Escape, jeżeli chodzi o Crash 40. O ten zespół, niż o Speed Highway, ponieważ zapomniałem, że tutaj raczej wątpię, że jest jakiś wokal. Jak już to wokal jest w tym, w City Escape. Więc sorry za wprowadzenie w błąd. Zdarza się nawet najlepszym, chociaż ja, tak jak zresztą mówię już niejednokrotnie, ja się za najlepszego nigdy nie uważałem. Uważałem się za normalną osobę. Ej, tam jest czas. Halo, halo. Minus 5 sekund, proszę, dziękuję. Jezus Maria, gościu, zamknij ten łeb. Tak, możecie sobie co jedynie tymi sygnałami, to wiecie, w tyłek wsadzić. I sobie tam pobrzęczyć w tyłku. Dobra, mamy dużo czasu na rangę A. No ale tutaj mieliśmy już zakończenie poziomu, więc daliśmy trochę dupy pod sam koniec, to trzeba przyznać niestety. Ale hej, przynajmniej będziemy mieli kluczyk, więc... Co ja tam płaczę? Jeszcze tylko jeden musimy ogarnąć i przy okazji walkę z tym... Ze Shadowem. Która jest swoją drogą dosyć łatwa. I tam udało nam się nutkę odblokować z Green Hill. Tak więc teraz poszukujemy, gdzie jest trzeci klucz. Bo dwa mamy już, a potrzebujemy jeszcze jednego. Kurczę, powiem wam, że nie widzę tutaj. Nie wiem, czy ja ślepy jestem z tymi okularami, czy co jest grane. Shadow, ty sobie jeszcze poczekasz chwilę. Dobra, tu jest. Więc aby to ogarnąć, to musimy zrobić albo Seaside Hill Challenge numer 5, albo tu. Dobra, to tu róbmy. Pierwszy lepszy poziom. High Speed Hijinks. Dobra, omoczało, spoko. Ja to ogarnam. Ogarnam to nawet. Powiem ci szczerze. Tak, wiem, że powinien powiedzieć ogarniam, no ale... Jak już ktoś chce się przypieprzać do mnie na przykład o błędy językowe, to ma do tego teraz pełne prawo. Ale celowo ten błąd popełniłem. Zapomniałem w ogóle ten omaczało wyłączyć w opcjach, więc dobra, tam trudno, niech będzie, niech już sobie tam się naprodukuje, ja najwyżej nie będę brał pod uwagę jego zdania, no bo hehe, jakby to powiedział Chomsky, zapomniałem omaczało, w której części jest to mój problem. Pozdrawiam oczywiście kolegę gnoma ogródkowego, krasnoluda jednego. I przez to, że nazwałem go gnomem i krasnoludem w jednym, no to zginąłem. Myślę, że dobrym pomysłem będzie w weekend danie tego let's play, jako takie wiecie... bo jak ja chcę zrobić z tego 4 odcinki z każdej ery, to myślę, że to byłby dobry pomysł. Najwyżej będą to dosyć długie odcinki, bo odcinki maksymalnie po pół godziny albo 40 minut będą. Ewentualnie 50 wejdzie tutaj. Tak więc, no... No myślę, że będziecie mieli dosyć taki dosadny let's play. To już wam mogę obiecać.
Trochę słabo stoimy teraz, bo zero pierścieni mamy. Oczywiście, że słabo stoimy, no. Dobra, jestem z powrotem z wami. Jesteśmy już o wiele dalej. Serio? No, teraz to nie zginąłem, teraz to dałem popalić. Ranga S, proszę was. Łatwy poziom to był na rangę S. Przy okazji mamy już 3 klucze, więc teraz możemy stoczyć walkę z naszym rywalem. I potem lecimy na walkę z bossem. I zakończymy sobie sesyjkę. Tylko teraz pytanie, jak się do Shadowa dostaniemy? A, no tak, w sumie możemy. Siema. Okej. Więc lecimy na bitwę z rywalem. Więc ogólnie to jest dosyć ciekawa bitwa, bo to jest nie dość, że nawiązanie do Sonica Adventure 2 po raz kolejny, to jeszcze bijemy się bodajże na Ark, z tego co dobrze pamiętam. W ogóle to intro jest takie podobne do Sonic Adventure 2, ale to taki szczegół. No to jest w sumie to samo. Nie żeby coś. Aczkolwiek bardzo ciekawa sprawa jest taka, że musimy właśnie teraz unicestwić Shadowa w taki sposób, że będziemy musieli uderzać właśnie w te takie nie pomarańczowe, tylko w różowe takie bąble. I w momencie, kiedy Shadow będzie miał ich więcej niż my, to zacznie grać w tle All Hail Shadow. Natomiast kiedy my będziemy mieli więcej tych bombli, to będzie grało Live and Learn. No, dobrze zapamiętałem. Nie gadajcie, że to już zaraz zakończymy walkę z rywalem. Yeah!
Yes, i on! Zaraz go mamy, zaraz go dorwiemy. Dawaj, dawaj. Kurde, najgorzej. Zmarnowałem okazję. Ale przynajmniej życie mamy, hej! I oberwał w jakimś tam mniejszym lub większym stopniu. Ale to nie jest trudny, szczerze. To nie jest trudna walka z rywalem. Wydawało mi się, że Shadow będzie trudniejszy, ale pozory zawsze mylą. Może nie zawsze, ale zwykle mylą. Teraz pamiętaj, atakuj każdy meteoryt, każdy. Każdą skałę atakuj. Wtedy będziesz miał już Shadowa z głowy. Shadow już stracił pierścienie, a ja mam 204. What the fuck? Ty Shadow, ale tobie gównianie idzie tutaj, bez kitu. Dobra, on ma też jedną ten kulę, więc my musimy się sprężać. Czy ja będę miał tą ostatnią, ty, co ty sobie wyobrażasz, gościu? Nie, 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 co ty, kurde? Dobrze porobiony został. Jak mu słabo. Ile on pierścieni zgubił. Ja pierdziele. Ale żeś dał dupy, Shadow. No nie gadajcie, że mi się gra teraz skraszowała. No serio. Ja pierdziele, najgorzej. Nareszcie udało mi się go pokonać. Heh. No troszeczkę mi niestety walka z nim zajęła, ponieważ Shadow troszeczkę mi ją przedłużył. Nie chciał się, że tak powiem, dać zaatakować. No trudno się mówi. Ale nie zmienia to faktu, że jest to banalny boss. Tak, i celowo zrobili coś takiego, że ten trzeci szmaragd nie jest na trzecim miejscu, tylko na czwartym, żeby, wiecie, Shadow mógł powiedzieć sobie swoje słowa damn! Z tym, wiecie, czwartym, tem. Damn for Chaos Emerald. Bo to już kompletny mem jest, nie? Jeżeli chodzi o Shadowa. Z tym czwartym cholernym szmaragdem. I co, no czas na walkę z bossem kolejnym. I ostatnim na tą sesję. A tym bossem będzie Perfect Chaos z Sonic Adventure DX jako ostatni boss. Dokładnie tak. Oto on, we własnej osobie. Jego w ogóle wygląd jest zarąbisty. Podoba mi się. Jedziemy z koksem. Now, Sonic,
Tak, teraz w ogóle jest też taka mała spekulacja, że Modern Sonic jest silniejszy niż Dreamcast Sonic. Bo jak wiecie, żeby pokonać Perfect Chaosa w Adventure DX, to potrzebowaliśmy do tego Super Sonica, tutaj Modern Soniciem zwykłym. Walczymy z Perfect Chaosem, tak więc... No jest to taka teoria dosyć zgodna z prawdą, bym mógł powiedzieć nawet, bym mógł rzec. W ogóle też warte uwagi jest to, że ogólnie miał tutaj również pojawić się w tej gierce Big the Cat, ponieważ aktor głosowy Biga the Cata nagrał tam swoje bodajże linie dialogowe, no ale w ostateczności się pozbyli Biga i całe szczęście. I jedziemy z Koksem ponownie z Perfect Chaosem. Straciłem niestety dwa życia przez przypadek, ponieważ jedno w taki debilny sposób straciłem, ale to szkoda gadać już. Nawet nie będę o tym wspominał, bo to takie smutne jest. Takie smutne przez duże S. Aha, i Perfect Chaos został teraz pokonany, okej. Okay. Tak też może być. Perfect Punisher. No niestety ranga B tutaj wleciała na pełnej. Szkoda. Szkoda. No ale co ja na to mogę poradzić? You're doing great, Sonic! You mean, you're doing great Sonics? Right. I may never get used to that. Things have come in handy in the past. We've already got a couple, but we need that emerald. Sonic, you should go over there and check it out. I bet you can bring that Chaos Emerald back just like you brought back our friends. And I bet you double we're gonna need all 7 emeralds. You guys have your work cut out for you. An adventure's no fun if it's too easy. No, i w taki oto sposób Perfect Chaos został pokonany. Tym samym zakończyliśmy całą Dreamcast erę i tutaj przed Państwem Modern Era, która na nas czeka. Ale tym się zajmiemy jutro, myślę. Tak, na spokojnie jutro, jak wrócę sobie z pasterki, tak, bo jestem grzeczny i ja w święta chodzę do kościółka, tak więc no. Dobra, możemy sobie stąd wyjść. To by było na tyle, moi drodzy. Nie ma co tutaj, kurde, przesadzać, nie ma co tutaj gadać. To by było na tyle z mojej strony. Mam nadzieję, że w sposób ciekawy i informatywny prowadzę ten let's play. Dajcie znać, czy wam się podoba Sonic Generations w moim wykonaniu. Zachęcam do wbicia na grupę na Facebook oraz na Discord. Linki są pozostawione w opisie. No i dla nowych osób polecam zasubskrybować kanał po więcej. Jeżeli się spodobało, obczaić inne moje serie na kanale. To by było na tyle. Dzięki za uwagę, trzymajcie się i cześć!